I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy już drugą część wiadomości na 1 marca, gdzie mamy poniedziałek, a tych wiadomości co chwilę jest coraz więcej, więc żeby uniknąć tych 40-minutowych, 45-minutowych audycji po północy, to już te najświeższe dzisiaj przekażę Wam, tak jak gdzieś tam w piekarni, wiecie. Te najświeższe buły schodzą pierwsze, albo jak to 321 Maciek mówi, to najświeższe mięso powinno zejść pierwsze, z, a oczywiście z taśmy, dlatego z tej taśmy schodzą najświeższe wiadomości, które będą przekazywane właśnie teraz, a do drugich przyjdziemy po północy w kolejnym dniu. Zanim do tego przejdziemy, najpierw pamiętajmy też o jednej rzeczy. Jeżeli zamawiamy Książkę, to już był ostatni raz wałkowane, więc powtórzę to po paru miesiącach: że jeżeli zamawiacie z zagranicy książkę na polski adres, to nie dawajcie zagranicznego numeru telefonu, bo ja też kiedyś wysyłałem. E, w ten sam sposób, w ten sam sposób była taka możliwość wysłania, i pamiętam, jak kurier do mnie nie zadzwonił, po czym po trzech dniach ja musiałem gdzieś zadzwonić do siedziby, zastanowić się, dlaczego kurier do mnie nie zadzwonił. Tylko dlatego, że podałem zagraniczny numer, a w Polsce kurierzy nie mają obowiązku dzwonienia na zagraniczny kurier, a firma, która zajmuje się dystrybucją książki, po prostu nie wysyła wtedy tej książki do was. Więc wysłałem dzisiaj cztery maile z ostatnich trzech dni. Także nie martwcie się te osoby, które dostały te maile, które zamówiły książkę na polski adres, czy to był impost, czy jakikolwiek adres, ale jeżeli podały zagraniczny numer, no to musiałem to zweryfikować jeszcze raz i podać po prostu polski numer na jakąkolwiek osobę, żeby ta osoba mogła otrzymać w razie w od kuriera numer telefonu. Impost nie wiem, czy wysyła też na zagranicę. Także miejcie to na uwadze w przyszłości, tak? Jeżeli zamawiacie cokolwiek z zagranicy i ma przyjść na polski adres, kurierzy nie kwapią się do tego, żeby po prostu no, dzwonić z granicę. A ja się im nie dziwię, no bo skoro nie mają takiego obowiązku, to pewnie widzą zagraniczny numer. Aha, mogę go odesłać z powrotem do magazynu. Także miejcie to na uwadze oczywiście i te osoby, które wysłałem. Nie martwcie się, nie pierwszy, nie ostatni, także na spokojnie, a dlatego, że jest no, ciąg tych książek razem z audiobookiem, dlatego pewnie i te błędy się znowuż pojawiły. Dobra, przejdźmy na skarbonkę. 40 tysięcy złotych już ponad od Kryptonarodu dla Rycerza Mikołaja. Świetna robota, można przyznać. Oprócz tego mam jeszcze konta na Litecoinie, Ethereum. Zobaczmy ile jest na Ethereum w tym momencie. Wczoraj było chyba 3 000, teraz mam 4000, tysiące. Zobaczcie, to jest kolejne 20, można powiedzieć, tysięcy złotych, tak? Więc świetna akcja i jeżeli dojdziemy tutaj do tych 100 tysięcy, może będą w świetnym świetle mówić też gdzieś już w mainstreamowych mediach o nas. A co to oznacza? No to oznacza, że kryptowaluciarze w Polsce, nie wiem czy tak można nazwać te osoby, bo wiem, że kiedyś jak nazwałem pewną osobę z rodziny, jak to było? Aha, gołębiarzem, kryptowaluciarzem, gołębiarzem, no to się ta osoba obraziła, bo powiedziała, że jestem hodowcą gołębi. Tak? Więc yy, mam nadzieję, że kryptowalutiarze to jest o, o, osobny temat i, e, i, i też można nas tak nazywać. Także 40 tysięcy, 000... zobaczcie, 18 minut temu, Maciej, anonimowy pomagasz, Marco Polo, anonimowy pomagasz, 4 godziny temu, nawet 5 złotych. Zobaczcie. I można, można oczywiście pomóc tej osobie młodej, która walczy o życie i dodaj linka zawsze w opisie. Jeżeli nie chcecie tutaj się ujawniać na kryptonarodzie, i tak nie musicie, Moje jest anonimowy pomagacz. możecie wejść na ogólno dostępną akcję. I tak z tej skarbony idzie w potem po zbiórce automatycznie do Mikołaja, tak? Ale jeżeli chcecie, macie dwa wyjścia albo krypto. Zawsze mówiliście o kryptowalutach. Czy ja mogę na coś dać w końcu w krypto? Możecie jest Mikołaj, który jest w potrzebie. Zapraszam. Sprawdźmy kongreko, Bitcoin 48 284 dolary, 9,2% w górę. W ostatnich 24 godzinach Projekt, który sobie najlepiej poradziły, to jest Phantom, 48% Pancake Swap, 40% Ravencoin, 32,5%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Etsy, DAI, minus 2,1, CUSDC, minus 1,8 i USD Coin, minus 1,4. Czyli zobaczcie, tutaj ludzie wychodzą ze stablecoinów w końcu, bo widzą ożywienie tego rynku, bo mamy tutaj stablecoiny teraz w drugiej części, w tych spadkach, co oznacza, że ludzie po prostu na nowo zaczęli tutaj się interesować światłem krypto po odbiciu się od 43 tysięcy dolarów, tej najniższej, Granicy, tak? I zobaczymy, jak to będzie przy tych 50 tysiącach, bo ostatnio przy 50 tysiącach F2 pool zaczynał się uruchamiać i nagle wyprzedawać te bitcoiny. Miejmy nadzieję, że. Nie chodzi o to, że zarobili 7 tysięcy na rynku, ludzie wyszli ze stablecoinów, a tu będzie mm, znowu kolejny spadek, tak? Do 44 na przykład poprzez F2Pool. Miejmy nadzieję, że tak nie jest, a przejdźmy do e, pierwszego newsa. Trzy powody, dla których Bitcoin odzyskał 8% z dnia na dzień, kluczowe poziomy do obejrzenia w następnej kolejności. Bitcoin odbił się o ponad 8% z dnia na dzień i oprócz czynników makro istnieją trzy kluczowe przyczyny tego wzrostu. Zobaczmy jakie. Obejmują one odradzający się globalny rynek akcji, rosnącą premię Coinbase i typowe weekendowe odwrócenia. A globalny rynek akcji zaczął się odradzać, gdy tylko rynek został otwarty w poniedziałek, 1 marca. Czyli szukamy tutaj już korelacji z ym, oczywiście rynkiem tradycyjnym, gdzie w marcu zeszłego roku, no muszę powiedzieć, że równo żeśmy tąpnęli razem z COVID-em i rynkiem tradycyjnym. Czy to będzie się działo. Tak samo w tym marcu jest jeszcze za wcześnie, żeby dojść do takich samych konkluzji, ale globalne rynki rozpoczynają tydzień na pierwszej stopie, gdy obligacje rosną, rentowność 10-letnich obligacji Australii spadła o 25 punktów, 10 Niemcy spadły o 10 punktów, a 10-letnie USA stabilne na poziomie 1.41. Czyli Bitcoin jest uważany za bezpieczną przystań i magazyn wartości, ale często porusza się wraz z rynkiem też tradycyjnym. Druga taka rzecz, też mamy oczywiście o tym, co mówili, czyli zwroty premii z Coinbase. W ciągu ostatnich 12 godzin premia Coinbase wzrosła do około 100 dolarów. Przed odwróceniem kursu Coinbase sprzedawał po niższej cenie niż Binance, co oznaczało, że była silna presja sprzedażowa pochodząca z USA. Bo wtedy, wiadomo, ta premia się obniża i nie tylko to był Coinbase, ale też Grayscale. Pamiętamy, że też ta premia. Tutaj akurat o tym nie mówią, czy ta premia była dużo e, bardziej. Lukratywna dla tych osób, które wchodziły, bo po raz pierwszy od chyba 2000. 15 czy 16 roku była ujemna premia na Grayscale, żeby też po prostu tutaj wchodzić w to, żeby zaprosić nowe instytucje. A tu mamy Coinbase w tym wypadku i widzimy, że to się też zmieniło, bo kiedy cena Bitcoin jest niższa na Coinbase jest to oznaka krótkoterminowego niedźwiedzia, ponieważ para dolara amerykańskiego jest naturalnie handlowana wyżej niż Tether. Wdające się przewidzieć przyszłości w oparciu o odradzający się trend na giełdzie i niezmienną wysoką premię Coinbase, rynek kryptowalut ma duże szanse odbić się w tym tygodniu. Gromada wielorybów w Whale Map pokazuje również, że 46 tysięcy i 56 tysięcy to kluczowe poziomy wsparcia i oporu w perspektywie krótkoterminowej. Ponieważ Bitcoin mocno odbił się od 46 tysięcy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w następnej fali impulsów może wzrosnąć właśnie do tych 56 i będziemy atakować jeszcze raz all time high. MicroStrategy... To już widzimy, że dzieje się na początku tygodniowym. Dodaje 15 milionów dolarów do swojego skarbca bitcoinów. 328 dokładnie. Zobaczcie, jaka mała suma ile daje. 328 bitcoinów o wartości 15 milionów dolarów. Po średniej cenie z 45 710. Wynika z niedawnego tweeta opublikowanego przez CEO Michaela Saylora. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie to sprawdzić, tak? że podaje na przykład konto, to są nasze konta e, i czy tylko tweet dostajemy w tym świecie. Bo chciałbym, chciałbym to też zobaczyć, tak? Czarno na białym, że faktycznie tyle kupili. Obecnie MicroStrategy posiada 90 859 bitcoinów o wartości 4,3 miliarda dolarów. W momencie publikacji, jak donosi YouToday, Sailor zasygnalizował, że w przyszłości będzie nadal dodawać więcej bitcoinów. Będziemy nadal realizować naszą strategię pozyskania bitcoinów z nadwyżką gotówki i możemy od czasu do czasu, w zależności od warunków rynkowych, emitować dłużne lub kapitałowe papiery wartościowe w ramach transakcji pozyskiwania kapitału w celu wykorzystania wpływów na zakup dodatkowych bitcoinów. Bitcoin może być też warty oczywiście 100 miliardów dolarów jego zdaniem, po uwzględnieniu zarówno złota, jak i długu państwowego. Dlaczego? Bo następnie podbije dług publiczny o ujemnym oprocentowaniu i inne indeksy monetarne. Aż osiągnie 100 bilionów dolarów. Teraz tutaj no ostro, jeżeli chodzi o tą predykcję. Model stock to flow nadal jest nienaruszony na docelową cenę 280 tysięcy za jednego bitcoina. Pomimo niedawnej korekty. A więc plan B, twórca dobrze znanego modelu Bitcoin Stock to Flow S2F zabrał go na Twittera jeszcze raz, żeby poinformować, że nic się nie dzieje, nadal cel jest tutaj w zasięgu. No i te 288 tysięcy mogą być tutaj już osiągnięte, zobaczmy, czy mamy dokładną datę jeszcze raz, już mówiliśmy, a w niedalekiej przyszłości, a, do 2024 roku. Akurat w, w tym modelu i w tej cenie 288 tysięcy, więc no. Można powiedzieć, że jeżeli ten jego stock to flow, a tutaj są, nie wiem, czy dwa modele, niekoniecznie jeden, są dwa różne modele, które pokazują powiedzmy różne ceny, ale one są obie pozytywne, tak? A w tym na 288 tysięcy do 2024 nadal nie naruszenie. Google Finance teraz śledzi ceny wybranych kryptowalut. Google Finance dodał do swojej platformy karty kryptowalut. Nowa zakładka krypto umożliwia użytkownikom przeglądanie historycznej i aktualnej ceny bitcoinów i kilku innych kryptowalut. Zgodnie z raportem Coindesk z 1 marca 2021. Jakie inne? Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash. Także integruje Google Finance krypto. No i będzie można po prostu przeglądać e, dzięki temu cenę, tych aktywów. Chociaż nowa dodana karta danych kryptograficznych Google Finance jest boleśnie ograniczona, ponieważ obsługuje tylko skromne 4 ustanowione kryptowaluty z tysięcy obecnie istniejących, ruch ten jednak przyciągnął pozytywne reakcje. Dla obserwatorów, a niektórzy sugerują, że Google, Nasdaq, Google może chcieć dodać kryptowaluty do swojego bilansu. Podczas gdy ten jeden użytkownik Twittera z No Capital argumentował, że karta kryptograficzna Google Finance nie jest nowym dodatkiem, ponieważ zawsze była na platformie. Niezależnie od tego nadal jest długa droga, aby pokazać, że wysoce kontrowersyjny gigant technologiczny po cichu zaczyna zajmować się kryptowalutą. Mimo wszystko zakaz reklamy związana jest z kryptowalutami na Google, czyli nie można reklamować, ale gdzieś tam ta zakładka jest, no i niektórzy twierdzą, że jest od dawna, a nie nagle ona, że wyskoczyła. No, w przypadku Google wystarczy jeden deal, tak? Przejmują CoinGecko, dziękuję, do widzenia, no i mają już 5000. Na przykład, tak? Wiemy, że CoinMarketCap należy już do CZ, czyli CZ z Binance, a CoinGecko, kto wie, czy w niedalekiej przyszłości nie przejmie Google, albo na przykład CoinPaprika, tak? Będę dobrze pamięta. Tezos jest teraz zintegrowany z platformą Wolfram Blockchain. Dlaczego to jest ważne? Programiści blockchain mogą teraz wykorzystać z rozwiązania Wolfram obsługiwanych przez narzędzia blockchain Tezos. Zobaczmy, co dzięki temu będzie można zrobić. Dzięki temu partnerstwo programiści blockchain o różnym poziomie doświadczenia będą mogli znacznie ulepszyć i ułatwić proces tworzenia i wdrażania inteligentnych kontraktów oraz aplikacji opartych na łańcuchu bloków. Ponadto WBL i Tezos zaprezentowały wspólny projekt rozwojowy, dostarczyli zdecentralizowaną wyrocznię, aby zapewnić dane Wolfram Alpha wszystkim programistom korzystającym z Tezos. Następnie Tezos wykorzystał formalną strukturę weryfikacji Mi, CHO. Coke, nawet nie wiem jak to przeczytać, firmy Nomadic Labs, aby przetestować działanie nowych rozwiązań Oracle. Dlatego architektura Tezos i Wolfram jest zasilana niezawodną transmisją danych. Więc podsumowanie tego jest takie, że Wolfram Blockchain Labs obsługuje teraz węzły Tezos w swoim zaawansowanym klastrze technologicznym. W ten sposób instrumenty Wolfram są dostępne zarówno w trybie stacjonarnym, rozwiązaniem Matematyka, jak i w trybie chmury Wolfram Cloud. Witryna prawicowa GAP doznała naruszenia danych podczas poważnego włamania. Grupa hakerska Distributed Daniel of Secrets przyznała się do wycieku danych wpływających na skrajnie prawicową stronę internetową GAP. Popularna wśród zwolenników Bitcoina prawicowa strona internetowa? Nie, jaka popularna? Gdzie? No, kto by chciał komunizm? Dzisiaj, chociaż. Nie wiem. Prawicowa strona internetowa została na krótko zamknięta po oszustwie związanym z kryptowalutami w lutym. GAP, samozwańczy Free Speech Social Network, którego baza użytkowników obejmuje skrajnie prawicowe zwolenników i bitcoina entuzjastów Alike, podobno zostały zaatakowane. Czyli też pro-Trump, tak? Można powiedzieć, bo gdzie, skoro zostali usunięci z Twittera, z Facebooka i jeszcze innych paru platform, które są należą do 90% korporacji na tym świecie, no to gdzie mają iść, tak? No Gab jest takim ostatnim jeszcze przytułkiem. No i oczywiście powstają już teraz, w tym momencie, powstają już portale, które można powiedzieć będą też bardziej już względnie dwustronnicowe. Tak? Ja bym chciał sobie wyobrazić taki portal, gdzie wchodzę. I mogę z potu obserwować jedną stronę i drugą stronę i każdy wypowiada się w sposób naturalny. Ale widzimy, że ten D atak był tutaj. Zbiór danych jest obecnie udostępniany tylko dziennikarzom i badaczom. Współzałożycielka grupy Emma Best powiedziała Wired, że dane obejmują prawie wszystko dotyczące GABA. Dane zostały rzekomo pobrane przez hakera, który identyfikuje się jako Jack Sparrow, a my little anonymous revival project i dyrektor generalny Gap Andrew Torba napisał w piątek na blogu post o domniemanym naruszeniu danych, w którym opisał domniemany atak dotyczący publicznych i prywatnych postów, w profili użytkowników, haseł i prywatnych wiadomości. Także jeżeli macie konto na Gap i macie podobne hasło jak gdzieś na giełdzie kryptowalut, no to ja bym nie zamienił. Powiedział, że strona ostatnio miała lukę w zabezpieczeniach i będzie również przeprowadzała audyt. Także to nie jest pierwsza, nie ostatnia. Rzecz, która się dzieje, czy atak ostatnio hakerski, no w świecie, powiedzmy, połączonym z krypto, no, no tak, z jednej strony tak, bo, bo tam jest ta wolna platforma prawicowa, bo gdzie, gdzie oni mieliby się podziać w tym momencie, no ale no widzimy, te ataki są i, i często uważajmy na to, jeżeli dostajemy jakiegoś świetnego maila, który mówi, Ej, no proszę się zalogować na tą stronę, bo trzeba zmienić mail, bo mieliśmy atak, a tam jakaś. Poczywająca się strona. Miejmy to na uwadze. W zeszłym tygodniu kanadyjski biznesmen Kevin O'Leary, znany również jako Mr. Wonderful z serialu Shark Tank w stacji ABC, no, jeżeli oglądamy Shark Tank, to wiemy, czy on gra tą osobę, czy nie, ale ma ciekawy charakter, taki. Z, z cepa ścięty, taki ostry, tak? Więc jeszcze w 2019 roku ten pan nazywał Bitcoina śmieciami. W 2019 nawet miesiąc temu, czy dwa miesiące wcześniej też jeszcze mówił, że w Bitcoina nigdy nie zainwestuje, a teraz 23 lutego nagle prezenter z CNBC zapytał go te, tego, co myśli właśnie na temat walut cyfrowych i... Ten pan odpowiedział: Właściwie myślę, że waluty cyfrowe zostaną tutaj. Większość osób, które chcą mnie trzymać w tym instytucji w ciągu ostatnich 90 dni, jest gotowych poradzić sobie ze zmiennością. Jestem zafascynowany, inwestuję, utrzymuję wagę 3% między Ethereum a Bitcoinem. Zmienność przyprawia mnie o mdłości, ale przyzwyczajam się do tego i wreszcie zaczynam się zastanawiać, jak inwestować w infrastrukturę do wydobycia bitcoinów. Więc ta osoba zmienia zdanie o 180 stopni, można powiedzieć, do tego, co jeszcze niedawno mówił. Więc no, co niedawno, tak naprawdę OLERY 24 grudnia 2020 roku udzielił też wywiadu i wtedy powiedział, że no nie do końca jestem za, za Bitcoinem i raczej w to nie, nie zainwestuję. Więc co możemy z tego tak naprawdę wyciągnąć? Po prostu, jeżeli jakaś sławna osoba czy znana, nie wiem, mówi o tym, że nigdy nie zainwestuje w Bitcoina, no to miesiąc później możemy usłyszeć równie dobrze, że Warren Buffett zmienia zdanie, hm? Tak jak w tym przypadku tego pana. Dogecoin ma pierwszy update, czyli aktualizację od 2019 roku w świetle rosnącego popytu. Zobaczcie, jak szybko robią tutaj update po tych ostatnich e, kosmicznych wzrostach. A więc twórcy Dogecoina, kryptowaluty opartej na memach, ogłosili wydanie nowej aktualizacji protokołu, od 2019 roku. Można? Można. Bez technologii zdobyć na jednym twicie świetne dziesięciokrotne zyski, ale tu w tym przypadku pomoże to zwiększyć skalę w świetle zwiększonego zainteresowania kryptowalutą. Na czele której stoi dyrektor generalny Tesli Elon Musk. Dogecoin w wersji 1.14.3 jest opisywany jako wersja pomocnicza, ale programiści zdecydowanie zalecają wszystkim, którzy uruchamiają aktualizację oprogramowania. Kryptowaluta trafia na pierwsze strony gazet od początku roku, to już wiemy, a co tutaj jeszcze naprawili w takim bądź Yeah. Nowa wersja przyspiesza przekazywanie przez węzły informacji o blokach dla innych węzłów. Dokonano tego przez usunięcie niektórych sprawdzeń integralności, które spowalniały proces, bo no, niepotrzebne były. Jednocześnie zmniejsza to zużycie procesora przez osoby z węzłami Dogecoina. Ponadto, nowa wersja protokołu skraca domyślny czas, po którym wygasają transakcje buforowane w mempoolu, gdzie transakcje oczekujące czekają na dodanie do bloku. Tracą ważność po prostu. We wcześniejszych wersjach ten czas był ustawiony na 336 godzin. Dzięki temu mempool jest bardziej wydajny, bo jest mniej po prostu transakcji, które nie wchodzą. Z Realizacją rynkową jest o poniżej 6,5 miliarda dolarów. Zainspirowana Shiba i w dół. Moneta jest obecnie 14. największą kryptowalutą na świecie. Nieźle. Jak na memową monetę. Bank inwestycyjny Citibank mówi o tym, że bitcoin znajduje się w punkcie krytycznym. Zobaczmy, jaki to punkt krytyczny. A więc Globalny Bank Inwestycyjny Citi opublikował raport na temat obecnego i potencjalnego przyszłego statusu bitcoina. Raport zawiera kilku stwierdzeń dotyczących potencjału bitcoina. Jedną z najbardziej znaczących obserwacji w raporcie jest to, że ponieważ coraz większa liczba firm akceptuje bitcoina, flagowa kryptowaluta już wkracza do głównego nurtu. Raport stwierdza również, że baza bitcoina znacznie różni się od 2017 roku, kiedy bitcoin był. Sprzedawany prawie wyłącznie jako aktywa detaliczne. Raport sugeruje również, że Bitcoin może być walutą preferowaną w przyszłym handlu międzynarodowym. Raport wskazuje na globalny zasięg kryptowaluty, projekt bez granic i brak ekspozycji walutowej jako kluczowe cechy, które mogą napędzać to zjawisko. Ale najważniejszym czynnikiem, który wpływa na to, czy Bitcoin stanie się preferowaną walutą w handlu międzynarodowym, jest postrzeganie. Według raportu percepcja Bitcoina przeniosła się z koncentracji na technologii, a skupiła się na zdolności kryptowaluty do opierania się cenzurze, a wreszcie skupiła się na rzadkości. W przyszłości uwaga może przesunąć się na globalność bitcoina i sieci wymiany wartości, z których zgodnie z raportem można uznać bitcoin za ułatwiający globalny handel. Bitcoin staje się de facto gwiazdą północną, w przestrzeni aktywów cyfrowych, a jego trajektoria jest postrzegana jako kompas dla ewolucji szerszego ekosystemu. Czytamy w raporcie. Bitcoin również korzysta na postępach technologii blockchain i na szerszym jej zastosowaniu. Blockchainy są już używane w sposób wykraczający poza Bitcoin i ogólnie kryptowaluty. Według raportu wysiłki te potwierdzają podstawową technologię Bitcoin i mogą wprowadzić ją do głównego nurtu. Ponadto raport sugeruje, że Bitcoin i inne kryptowaluty stają się coraz bardziej powiązane z tradycyjnym systemem walut fiducjarnych. kiedy Bitcoin został wynaleziony po raz pierwszy, działa poza tradycyjnymi finansami, a waluty Fiata były konwertowane na rynku kryptowalut i poza nim. Ale teraz to również się zmienia. Dzięki decyzji PayPal o dodaniu bitcoina do swojej platformy znacznie łatwiej można zobaczyć i w sposób nabyć bitcoin. Oczywiście w tej syntetycznej wersji. A wszystko, co użytkownik może zrobić, to wybrać płatność bitcoin, a PayPal zajmie się resztą transakcji. Jest jakieś ryzyko? Hmm. Jednak pomimo niektórych bardziej optymistycznych ocen, no prawie wszystkie chyba do tej pory, jedną z przeszkód jest ryzyko, że inne kryptowaluty wyprzedzą i wypierają Bitcoina. Na poparcie tego poglądu raport wskazuje na fakt, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina wzrosła o 2,7 w 2020 roku, czyli dwukrotnie, prawie 3, ale kapitalizacja rynkowa dla altcoinów, kryptowalut innych niż Bitcoin, wzrosła w tym samym okresie o 3,75% Prawie czterokrotnie. Oznacza to, że udział bitcoina w rynku kryptowalut spada. W 2019 roku dominacja rynkowa bitcoina wynosiła 69%, ale w 2020 spadła do 62. To tym, jeżeli będziemy się opierać, to pamiętajmy też o oczywiście innych rzeczach, takich jak cykliczność. Tak? Wychodzimy z dominacją bitcoina do 45, mieliśmy taką sytuację, potem doszliśmy do 70. Za chwilę spadamy do 62. Też na to należy zwrócić uwagę. Bitcoin może również paść ofiarą rozwijającego się otoczenia makroekonomicznego. Raport sugeruje, że jeden z powodów, dla których inwestorzy instytucjonalni kupują bitcoina, jest przekonanie, że jest to zabezpieczenie przed inflacją i dewaluacją waluty. Obawy o inflację wzrosły podczas pandemii COVID, ale największe gospodarki świata wykazują oznaki ożywienia. Chiny wykazały dodatni wzrost gospodarczy w 2020 roku, mimo że epicentrum COVID było tam. Hmm. Ciekawe. W raporcie stwierdza się, że wzrost ten może wyprowadzić odsetki z bitcoina, ponieważ inwestorzy realokują kapitał z powrotem na tradycyjne rynki. Hmm. No, okej, okay, zobaczymy, jak tam jeszcze te rzeczy tutaj będą miały wpływ na to. Nie dodali tutaj regulacji, nie dodali też tego, co będzie się działo ze stablecoinami w niedalekiej przyszłości, czy będzie jeszcze bardziej, e, no, większe ryzyko w tym aspekcie. No, ale z większością tutaj możemy się ewentualnie zgodzić na ten czas. I na koniec mamy jeszcze chińską Mongolię wewnętrzną, która zamknie wydobywające kryptowaluty do kwietnia. Dlatego, że muszą zmniejszyć zużycie energii w regionie. Mongolia wewnętrzna zbudziła gniew Pekinu po tym, jak nie udało się osiągnąć celów w zakresie efektywności energetycznej, tylko dlatego, no musimy tutaj zamknąć wydobywanie na czas określony, oczywiście. A opublikowany w zeszłym tygodniu, czwartek, projekt propozycji sugeruje kompleksowe oczyszczenie i zamknięcie projektów wydobywania wirtualnej waluty do końca kwietnia. Władze zaproponowały również ścisły zakaz nowych projektów wydobywczych kryptowalut w regionie. Więc tak naprawdę, Mongolia wewnętrzna stała się popularnym celem kopaczy kryptowalut ze względu na niską Ceny energii elektrycznej, jednak władze lokalne najwyraźniej planowały w ostatnich latach rozprawienie się z operacjami wydobywczymi kryptowalut w regionie. No i zawsze można powiedzieć, że energia trzeba oszczędzać, i wtedy nagle Mongolia sobie już nie zarobi na tym, tak? Bo po prostu Chiny położyły fartucha na, na ich kopalni. Górnicy Bitcoina przestają sprzedawać. Po raz pierwszy od grudnia i najwyraźniej zaczęli się kumulować. I jak widać, powyżej przez większą część grudnia górnicy trzymali swoje nowe monety, ale potem zaczęli je sprzedawać, jak Last Note tutaj sugeruje. Także te zielone to jest, kiedy kumulują. Czerwone, tutaj mamy 28 grudzień do prawie 22 lutego, 1 marca. Tu wchodzimy znowuż na zielone terytorium, co oznacza, że górnicy znowuż przetrzymują BTC. Sprzedali około 20 tysięcy bitcoinów dziennie przez większą część stycznia o wartości prawie miliarda dolarów. Również w lutym sprzedawali dziennie 5 tysięcy bitcoinów, o wartości 240 milionów dolarów według analityków Glassnow. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dni pozycja netto górników zmieniła się na zieloną, zwiększając ich stan posiadania około 2000 bitcoinów, 100 milionów dolarów. Może to sugerować, że górnicy wyczerpali swoje oszczędności bitcoinów, a niektóre z nich być może zostały zatrzymane jeszcze przed halvingiem. To najprawdopodobniej zwiększyło presję na cenę bitcoina, która w pewnym momencie na krótko spadła do 42 tysięcy. Hmm, ja bym tutaj jeszcze dodał, właśnie to, co się dzieje na stablecoinach. Tak, tether nie drukuje, cena spada. Bardzo proste wytłumaczenie troszeczkę inne, ale też działa w większości przypadków. Teraz nie drukuje, mamy też BUSD, który wydrukował ostatnio 56 tysięcy, milionów, przepraszam, 56 tysięcy, kiedy to było? Chyba było 2008 na samym początku, tyle by pomogło. Ale teraz BUSD drukuje na przykład też już w większej ilości, tak samo oprócz tego mamy USDC. Więc zobaczymy, tak naprawdę, czy te 50 tysięcy znowuż F2Pool tutaj nie wejdzie. I nie powiedzaj, spadamy do 42. Jeszcze raz, tak? Teraz, gdy nowa presja podażowa najwyraźniej jest wycofana, a górnicy będą w obrocie publicznym, dodatkowo trzymają swoje monety, w przeciwieństwie do tych skin, którzy mają tendencję do natychmiastowej ich sprzedaży. Jednak na razie, czyli F2Pool, jednak na razie hashtag notowany na giełdzie jest dość małe. może około 10%, ale szybko rośnie ze względu na ich zdolność do wejścia na globalne rynki. Kapitałowe. Okej, okay, mamy to. Do reszty wiadomości przejdziemy po północy. Zobaczymy się, w międzyczasie pojawi oczywiście Crypto clue. A, dowiedziałem się od was, że Bob Lucas już nagrywa tylko i wyłącznie na swojej prywatnej grupie. Także będę musiał zobczaić tą grupę. Czy będę mógł tłumaczyć? Zaraz się dowiem, bo wiem, że Bob Lucas kiedyś. Wysłał do mnie w podzięce komentarz dzięki za tłumaczenia moich filmów, także napiszę do niego i zobaczę, czy chociaż raz w tygodniu możemy jego audycję przetłumaczyć z tej prywatnej grupy, o ile tam jest jakaś prywatna grupa, albo to jest ogólnie dostępne. Sprawdzę to dzisiaj wieczorem i dam wam zać. Życzę wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.